Witam na kanale Tierka24. Czasami mamy taki problem, że w danym pomieszczeniu nie mamy sygnału Wi-Fi, mimo że użyliśmy zestawu mesh lub wzmacniacza sygnału. Wtedy nam przychodzi z pomocą system Powerlan. Jest to urządzenia, które działają po gniazdkach prądowych, przesyłają między gniazdkami internet. To akurat mamy firmy Fritz, który oprócz tego, że przesyła sygnał między gniazdkami, też ma wbudowany Wi-Fi kategorii 6, czyli to jest jeden z nowocześniejszych standardów, jeśli chodzi o samo Wi-Fi. Dobrze, zobaczymy zawartość opakowania. Następnie wykonamy dwa testy. Sprawdzimy maksymalną przepustowość tego urządzenia w moich warunkach domowych. Jeśli chodzi o zawartość Powerline, mamy tutaj akurat kabel Ethernet, instrukcja obsługi, która jest w opakowaniu oraz dwie koszki. Mamy tutaj model 1210, co jest powiedzmy tak zwana matka, czyli to podłączamy przy routerze bezpośrednio w gniazdko, nie przez żadne listwy przepięciowe, ponieważ to będzie gorszy sygnał. Tu mamy w tym modelu wbudowane dwa gniazda jednogigowe. Jedno służy jako wejście, drugie możemy posłużyć jako wyjście. Z przodu mamy przycisk do parowania tych urządzeń, gdyby były są rozparowane, lub do wykonania resetu. Tu mamy napisane, że trzeba 1 sekunda to jest parowanie, przy 10 sekundach wykonujemy reset. Jeśli chodzi o model 1240AX, czyli to jest ten, który stawiamy w tym pomieszczeniu najgorszym, nie wiem, czy mówiłem wcześniej, obydwa gniazdka powinny być na tej samej fazie, ponieważ jak nie będą na tej samej fazie, może to ze sobą nie działać. Ja takiego zestawu korzystam akurat troszeczkę starszego. Tu mamy już gniazda, jak mówiłem, jednogigowe. Ja mam akurat wbudowane jeszcze wtedy setki były. Stabilnie mi działa między 40 a 60 megabitów. Sprawdzimy, czy na tym zestawie będzie to sobie działało stabilniej. I oraz ten mój stary zestaw nie ma też wbudowanego Wi-Fi. Ten zestaw ma wbudowane Wi-Fi, czyli będę mógł go podmienić. Tutaj, no, oczywiście, oprócz tego, że mamy wyjścia jednogigowe, mamy też Wi-Fi w standardzie 6 na 2,4 GHz. Też mamy tutaj informacje z tyłu opakowania, jeśli chodzi o nazwę sieci oraz hasło do Wi-Fi, żebyśmy mogli to podłączyć. Oczywiście te hasło możemy zmienić na własne oraz własną sieć. Tu oczywiście to samo mamy jak w tym wcześniejszym modelu, mamy diody, w jakim stanie są. Dobrze, podłączymy to do prądu w tym pomieszczeniu obok siebie. Sprawdzimy, jak to działa. Następnie rozłożymy je w moim mieszkaniu. Sprawdzimy, jak będzie w tym drugim pomieszczeniu, czy będzie duża strata sygnału, czy nie. Dobrze, podłączymy kostki do gniazdka. Tak jak mówiłem, to akurat podłączymy w tej chwili pod listwę, czy tam przedłużacz. Najlepiej to podłączamy bez żadnych przedłużaczy, bezpośrednio z gniazdka prądowe, bo czym więcej będzie przejściówek, tym będzie nam to gorzej działało. Tu mamy wersję. Akurat, żeby nie pomylić, to jest model bez Wi-Fi, to jest Wi-Fi. Podłączymy skrętkę. Musimy chwilkę poczekać, aż tu się zapali kontrolka, że są sparowane. Chwilkę poczekamy. Niech się parują. W międzyczasie podłączę jeszcze skrętkę do komputera. Zobaczymy, jaka będzie maksymalna przepustowość w tym pomieszczeniu. Widzimy, zapaliły się diody już wszystkie na zielono, czyli działa już internet między tymi urządzeniami. Podłączamy skrętkę do Ethernetu, nazwę do córki oraz do komputera. Stryknęło, trafił się połączyć się, przełączyło nam się na Ethernet. Pamiętajcie, że to wykonuję w moich warunkach domowych. U Was może być większa prędkość lub mniejsza. W tej chwili kostki są obok siebie. Zobaczymy, jaka będzie prędkość. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Wam przybliżę. Prędkość jest w tej chwili 160-170 megabitów. Nad 180-184. Na 209. Za chwilkę wykonamy drugi test, żeby to było w miarę porównywalne. Wyszło nam 185 na 212. Wykonamy drugi test. Za chwilkę przełączymy na Wi-Fi, zobaczymy, jak to będzie działało obok siebie. Drugi test wychodzi nam 173.
Na 223. Trzeba pamiętać, że też różne urządzenia, które działają u nas w gniazdkach elektrycznych, jak pralka, nie wiem, zmywarka, czy też mogą to troszeczkę zakłócać, ale nie, w większości przypadków nie ma z tym problemu, jeśli to działa dobrze, to działa w miarę stabilnie. Dobrze, teraz sprawdzimy Wi-Fi, przełączymy się te hasło, co było wpisane w kostce. W tej chwili jestem już przełączony na Fritz Powerline 1240AX. Wykonamy test po Wi-Fi. Zobaczymy, jaka będzie prędkość po Wi-Fi. Jak tu możemy zobaczyć, mamy 127 po Wi-Fi. Na 105. Tu jest dużo zalet, że mamy tutaj dwa wyjścia Ethernet, jeśli chodzi o tą kostkę. Będziemy mogli spokojnie podłączyć, powiedzmy, w drugim pokoju, tak jak tam mam właśnie u córki gostem z tego zestawu PLC. Mam podłączony komputer stacjonarny i też mam postawionego switcha, żeby też działał przy okazji drukarka i Android TV. Tu będę mógł sobie po prostu podłączyć komputer stacjonarny i drukarkę po kablu Ethernet, a jeśli chodzi o zestaw Android TV, będę mógł po prostu podłączyć po Wi-Fi. Dobra, rozkładam kostki teraz w dwóch różnych pomieszczeniach, zobaczymy, jaki będzie test. Tamcie zawsze narzekam na sygnał Wi-Fi. Jesteśmy już w drugim pomieszczeniu, to zapomniałem wcześniej powiedzieć, że ta dioda Connect w tej chwili świeci się na zielono, czyli mamy dobre połączenie między kostkami, ale też może świecić na żółto lub czerwono, czyli wiadomo, żółto to już jest słabszy sygnał, ale jeszcze będzie w miarę stabilnie. Przy czerwonym może to rozłączać. Pierwszy test wykonujemy po kablu Ethernet. Tu już widzimy, że nam prędkość spadła do 54 megabitów. Ale jak widzicie, pingi mam bardzo ładne, 3 milisekundy na pingu nie mamy, czyli spokojnie możemy grać, dane pobierać. Za chwilkę zobaczymy, jak to będzie działało po Wi-Fi. Za chwilkę jeszcze wykonamy jeszcze jeden test dla porównania. Jeszcze taka rzecz, możemy tych kostek PLC, czy tam Powerline, jak to się nazywa dokładnie, podłączyć kilka, sparować. Ja pracowałem wcześniej w jednej firmie, co właśnie były wykorzystywane kostki Powerline do podłączenia dekoderów, żeby po prostu nie ciągnąć kartki do każdego dekodera, bo tam telewizja działała w technologii IPTV. Czasami się udawało tych kostek sparować, powiedzmy jedna matka plus trzy zestawy, czyli powiedzmy było w sumie spiętych było 5 do 6 nawet kostek, ale to wiadomo, że wtedy prędkość spadała. Ale tam telewizja wymagała około 8 megabitów, to wtedy spokojnie to działało stabilnie, bo po Wi-Fi trafiła telewizja po prostu zrywać. Ale w większości to po prostu były 3 dekodery, czyli po prostu były to dwa zestawy PLC, czyli w sumie 4 kostki były parowane. Jedna matka i 3, powiedzmy tak zwane, to mówimy do córki. Jestem podłączony już do zestawu Powerline po Wi-Fi. Zobaczymy, jaka będzie prędkość. Czyli widzimy, że w tym już pomieszczeniu praktycznie nie ma różnicy między Wi-Fi a kablem Ethernet. Mamy powiedzmy w tej chwili 62 megabity ściągane, czyli takie powiedzmy stabilny internet. Spokojnie to możemy oglądać telewizję 4K lub grać w różne filmy. Wiadomo, przy ściąganiu dużych plików to już może ta prędkość być troszkę wolna, ale powiedzmy jak mamy standardowo wykupione prędkość 300 megabitów, to jak nam spadnie do tych 60, to tak bardzo tego nie odczujemy. Wyjście mamy też 65. I wykonamy ostatni test w tym pomieszczeniu i przejdziemy do krótkiego podsumowania. Widzimy drugi test, wykonujemy tak samo 60. Tutaj mi bardzo ważna rzecz jest elektryka, jaką mamy w mieszkaniu. U mnie, lepiej nie mówić, jest częściowo jeszcze aluminiowa, częściowo już miedziana. Czyli to jest powiedzmy blok z lat 70. Wtedy jeszcze było aluminium. Podczas remontu częściowo zostało to wszystko powymieniane, ale niestety nie w każdym pokoju. Dlatego te prędkości mogą być troszeczkę gorsze. W waszych warunkach, jeśli chodzi o elektrykę, może być o niebo lepiej. Przed chwilą mogliście zobaczyć, jakie osiągi kostki Fritz mają w moim mieszkaniu.
przy mojej instalacji elektrycznej to jest bardzo właśnie ważna rzecz, żeby instalacja elektryczna była w miarę dobrze położona. Nie tak jak u mnie, że są kable miedziane, aluminiowe i te instalacje idą nie wiadomo jeszcze do końca jak w tych ścianach. Jeśli macie obydwa gniazdka na jednej fazie, to spokojnie możecie osiągnąć większą prędkość niż ja, jeśli chodzi o te 60 megabitów. W moich warunkach to spokojnie wystarczy. Lepsze to jest niż niestabilny internet po Wi-Fi, po prostu który się zrywa, pojawia się i znika. Taka może jeszcze jedna ciekawostka z mojej pracy, jeśli chodzi o działanie tych kostek na jednej fazie. Miałem taki kiedyś serwis, jak mówiłem, zakładałem też dekodery w technologii IPTV. Montowaliśmy po kostkach Powerline, żeby nie ciągnąć kabli między routerem a danym pokojem, żeby klientowi działała telewizja, bo powiedzmy Wi-Fi często było, że zrywało, wtedy nie było też telewizji. Miałem taki serwis, że w opisie było napisane, że działa telewizja, nie działa internet. Troszeczkę byłem zdziwiony, ponieważ wiadomo, że jak nie działa internet, czy nasz router nie działał, nie powinno być telewizji. Jak przyjechałem do klienta, okazało się, że router był całkowicie wygaszony, spalił się zasilacz, ale patrzę, że klient ma kostki Powerline przy dekoderze i się ta dioda świeciła na pomarańczowo, czyli był dość kiepski sygnał na tyle, ale był na tyle wystarczający, że ta telewizja działała. Tam mówiłem, wystarczyło około 8 megabitów i telewizja spokojnie działała. Okazało się, że kostka, która była u tego klienta, była tej samej firmy, to wiadomo, firma montowała jedne kostki, nasza u różnych klientów, sparowała się piętro wyżej, prawdopodobnie z klientem. Czyli mimo, że była duża odległość w kablach elektrycznych, ale jeden klient i drugi klient działał na jednej fazie prądowej w bloku, kostki ze sobą jakoś dogadały się i ze sobą działało. Bo taka akurat może powiedzmy ciekawostka, też się wtedy zdziwiłem, że to możliwe, że taka odległość kabli elektrycznych i to spokojnie działa. Czyli jak mówię, jak macie kable, gniazdka na jednej fazie, spokojnie te fritzy możecie sobie zakupić, będziecie mieli w danym pomieszczeniu, co powiedzmy, to jak macie domek jednej rodziny i na piętrze nie macie sygnału Wi-Fi, kupujecie taki zestaw fritza, macie stabilny internet po gniazdkach kablowych. Jeśli podobał się Wam dzisiejszy filmik, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, co w ogóle sądzicie o zestawach Powerline, czy to jest lepsze od meszy, czy gorsze, co wolicie używać, czy może jakiś macie sygnał Wi-Fi. Jeszcze raz, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, trzymajcie się.